Na relację zaprasza Indeco, producent szaf i garderób na wymiar. Maciek, tak nieciekawie wyglądał ten skok kwalifikacyjny, nawet gorzej niż w treningach. Co tam się stało? A popełniłem błąd na progu. To się było za wczesne, stąd problemy za progiem. A dodatkowo sobie troszkę utrudniłem sprawę, bo za ryzykowałem, że kombinezon nie ten startowy, tylko gorszy. I, sam sobie troszkę utrudniłem zadanie. Oszczędzasz ten kombinezon startowy na konkursy, jak rozumiem. Tak, oszczędza. No, to jest jeden z niewielu dobrych kombinezonów w tym sezonie i kto wie, jak będzie. Może się tak zdarzyć, że to będzie kombinezon, w którym będę skakał na mistrzostwach świata, także troszkę straciłem zaufanie do kombinezonów. Jak już ten jeden dobry mam, to już chcę go tak poszanować, że po prostu był jak najdłużej w dobrej formie, bo no nie mam pewności, że następne kombinezony będą dobre. A tak się bałeś tej skoczni, tego rozbiegu, takiego długiego, płaskiego i tego, że będzie miękki, jak dzisiaj to wyglądało? W sumie ze skoku na skok coraz lepiej. Po pierwsze dlatego, że no, już kwalifikacje są wieczorem i już temperatura spadła. Te tory zaczęły tak by lekko zamarzać. No, a po drugie, ze skoku na skok ta pozycja stawała się coraz lepsza. No, pierwszy skok to był tak, trochę badawczy i później już było coraz lepiej. Także tutaj do pozycji nie można się przyczepić, bo naprawdę była dobra, akurat błąd na progu wyszedł. I mimo tego słabszego skoku z kwalifikacji nie tracisz humoru ani tak pewności siebie przed jutrem? Nie, oczywiście, że nie. Ja miałem świadomość tego, że wybierając inny kombinezon zawsze te metry mogą być krótsze. Akurat no, nie przewidziałem tego błędu na progu, ale najważniejsze jest to, że kwalifikacja jest na jutro. Rywal też nie jest jakoś istotny, bo ważne są moje skoki, zawsze z 5 lat iluzerów. Jakoś nie stawiam się w gorszej sytuacji, mimo że będę jechał jako teoretycznie gorszy zawodnik. I myślę, że ktoś inny może się mocno zdziwić, jak zobaczy, z kim będzie skakał. I to może on będzie się bał, a nie ja. No to życzę powodzenia jutro, no i dzięki.